Jeśli nie macie drewnianej nogi, opaski na oku i papugi na ramieniu, pewnie wchodziliście ostatnio na Steam, rozglądając się za jakąś nową gierką i mocno zabolał was portfel. Ewentualnie nerka, widząc waszą wishlistę, bo wie, że już długo w waszym ciele nie pobędzie. No w każdym razie, ostatnio przy premierze Hadesa dwójki dużo graczy zauważyło, że ta gra kosztuje zdecydowanie za dużo jak na polskie warunki płacowe. Jak możemy zobaczyć na SteamDB... W dniu premiery gra kosztowała 138, <laughs> przepraszam, 139 złotych, co wtedy plasowało nas tuż przed Szwajcarami, i to w, 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 złym, w złym miejscu w tabeli, bo byliśmy na samym dole. Za Brytyjczykami, tuż przed Szwajcarami, jak wychodzi z przeliczenia na polskie złotówki, Szwajcarzy mają tę grę najdrożej aktualnie, a my byliśmy dumnie na drugim miejscu. Ale czy to znaczy, że w Polsce tak dobrze się zarabia, że stać nas było na taki wydatek? No, nie do końca o to chodzi. Od tamtego momentu rozgorzała w internecie już spora dyskusja na temat cen ogólnie na Steamie. Jakie to nam Steam przypisuje do Polski? Zainteresował się też tym m.in. podcast M2 oraz portal Łowcy Gier, z którego możemy przeczytać, dlaczego te ceny na Steam są tak wysokie. Aby zrozumieć, z czego wynika aktualna sytuacja z przelicznikiem walut na Steamie, musimy cofnąć się do 2022 roku, kiedy Valve zaktualizowało sugerowane ceny dla naszego rynku. To są jakieś literówki. Wtedy polskich graczy dotknęły podwyżki rzędu nawet 28%. Za grę kosztującą 215 zł nagle musieliśmy zapłacić 275 zł. Zmiany zostały wprowadzone w momencie, kiedy złotówka była w bardzo złej kondycji. Chociaż od października 2022 roku pozycja naszej waluty znacząco się umocniła, to Valve ani razu nie zaktualizowała swojego cennika. Według wytycznych Steam płacimy na przykład 138,99 zł za HDS-2. Według wytycznych, z opłacimy, to jest artykuł z 6 dni temu, z 8 maja, dlatego jesteś starszy. Do aktualnych newsów sobie przejdziemy zaraz. Chociaż w obecnym kursie dolara gra kosztuje 120 zł. Przez co gra w polskim regionie kosztuje na ten moment 13% drożej niż w USA i 10% więcej niż w Niemczech. No, raczej nie mamy takich zarobków jak Niemcy. Można takie różnice w cenach usprawiedliwić wysokimi podatkami w Polsce, ale należy też wziąć pod uwagę, że inne kraje członkowskie Unii Europejskiej płacą znacznie mniej od nas, jeśli główną walutą ich steamowego regionu jest euro. Natomiast poza Unią szczególne kraje mają ceny ustalone pod siłą nabywczą pieniądza. Niewspółmierne do naszych zarobków wyceny gier zdarzają się nagminnie. Rzućmy okiem na polskie ceny kilkunastu produkcji dostępnych na Steamie i przy pomocy SteamDB porównajmy je z tym, ile zapłacą gracze z Niemiec i mamy tutaj fajne zestawienie. No, Rest for the Wicket to jest na przykład parę złotówek, ale Starfield to już prawie 50 złotych. Warhammer, jak zwykle drogo, bo to Warhammer, więc tak to wygląda. A poniżej mamy jeszcze fajne wyliczenie. Najczęściej, kiedy w Polsce płacimy więcej, drożej od nas mają jedynie Szwajca... Szwaj... szwajcarzy. To jest ciężkie słowo. Najczęściej, kiedy w Polsce płacimy więcej, drożej od nas mają jedynie szwajcarzy. Więc rzućmy okiem na pensję w obu krajach. Najniższa krajowa stawka wynosi u nas 4242 zł brutto. I jest to 27,20 zł za godzinę pracy. Tymczasem Szwajcarzy zarabiają co najmniej 4426 franków brutto, czyli około 19,560 zł. I to jest 122,25 za godzinę. Hmm. Tym samym, aby kupić Hadesa dwójkę w Polsce za 138,99, trzeba przepracować około 6 godzin, a w Szwajcarii za 33,50 franków niecałe 1,5 godziny. Za minimalną pensję w Polsce kupimy więc 35 kopii drugiego Hadesa, za minimalną płacą w Szwajcarii będziemy mogli nabyć zaś aż 132 egzemplarze. Oczywiście w tych wyliczeniach biorą pod uwagę wyłącznie kontekst naszej branży. Koszty życia w Szwajcarii są znacznie droższe niż w Polsce, co nie zmienia faktu, że ceny gier w obu krajach są często na tym samym poziomie. E, tak, to też racja. Szwajcaria nie jest biednym krajem, yy, ale jest coś drogim krajem. Najczęściej jak ktoś mieszka na granicy, jeździ i robi zakupy do Niemiec. Do takiego stanu rzeczy doprowadził nieaktualne do takiego stanu rzeczy doprowadziły nieaktualne sugerowane ceny Steam'a wyznaczone pod koniec 2022 roku. Ale wina nie leży tylko po stronie Valve. Wydawcy mogą dostosować ceny gier na własną rękę, dlatego patrząc na produkcję od firm takich jak Sony, Activision, EA. Zauważymy, że ich cena w Polsce jest praktycznie taka sama jak w Euro. Bardzo możliwe, że mniejsi twórcy za bardzo ufają rekomendowanym przez walw przelicznikom i nie mają mocy przerobowych, żeby analizować sytuację z każdego rynku, dostosowując się do siły nabywczej danej waluty. Przez to za indyki płacimy nawet kilkanaście procent więcej niż za odrą. Tak, no tu się, tu się mogę po części zgodzić, nie można za bardzo obwiniać w 100% walw. Za to, że producenci gier czy wydawcy gier, bo to do nich, od nich należy dystrybucja, po prostu biorą te ceny, które rekomenduje Steam i to przepychają przez system. Wiadomo, część odpowiedzialności leży też po stronie wydawcy. Wydawca, jak no, powinien znać polskie warunki, skoro wydają w danym kraju grę. I zajmują się lokalizacją gry, też najczęściej wtedy, czyli polskie dubbingi, polskie mm, tłumaczenia w menu, dialogów i tak dalej. No w takim razie mamy do czynienia też z Polakami. No, gdzieś tutaj wina leży pośrodku między Valve a wydawcami, chociaż moim zdaniem, no skoro Valve obiecało, że ten przelicznik walutowy będzie aktualizować, no to myślę, że po prostu. Biorą to, co mają, tak? Przy czym z drugiej strony, wydawcy na pewno sobie zarabiają na tym o wiele więcej. Tutaj wyżej jest to też napisane, że załóżmy, że w Polsce sprzedało się 10 tysięcy kopii Hadesa dwójki. Wtedy z samej różnicy względem ceny w euro wychodzi 139 900 złotych. Więc wydawcy na pewno zarobią sobie więcej, jak nie zmienią tej ceny specjalnie dla Polski, tylko przyjmą tą rekomendowaną ze Steam'a. No i tak, jak możemy walczyć z zawyżaniem cen w Polsce wideo? Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, gdzie naprawdę leży problem i nie dać sobie wmówić, że to tylko parę złotych różnicy. To jest bardzo, kurwa, ważne, bo niektórzy mają tą mentalność po prostu yy, wpierdalaczy gówna i lubią wpierdalać gówno po prostu. Gra u nas kosztuje o wiele drożej niż powinna? Ne, to tam parę złotówek, to mnie tam nie obchodzi. No, świetnie. Za Starfielda, który jest, kurwa, jednym z Jednym z. Jest najgorszą grą befezdy ever, mam wrażenie. Przynajmniej w moim odczuciu. W moim odczuciu. Wiem, że są fani. Yy, fani Starfielda są głupi. Płacimy 50 zł więcej. To jest, to jest kuriozalne. Co możemy zrobić? Yy, kontaktować się bezpośrednio z twórcami. Wystarczył jeden post w dyskusjach na Steamie, aby polska cena... Felwidek, nie kojarzę, została na stałe obniżona z 49,99 zł do 44 zł. Podobną sytuację mogliśmy zaobserwować przy okazji dorkickers 2, gdzie jedno zwrócenie uwagi na polską cenę sprawiło, że cena została obniżona z 114,99 zł na 103 zł. Wiadomo, dyskusja w internecie trwała od tamtego czasu, bo to jest, przypominam, z 8 maja artykuł. Podświetlili tu jeszcze parę ciekawych dyskusji właśnie z M2 Podcast, jak i swój post na Twitterze, czy tam X. Aż w końcu zainteresował się nawet tym UOKiK. Jak możemy przeczytać z komunikatu prezesa UOKiKu? Prezes UOKiKu wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z podejrzeniem możliwości stosowania antykonkurencyjnych praktyk przez dostawców platform cyfrowej dystrybucji gier wideo. Postępowanie dotyczy w szczególności działań dostawców takich platform jak PlayStation Store i Steam. E, cytując, gracze coraz rzadziej kupują gry w pudełkach, lecz zaopatrują się w cyfrowe kopie na platformach sprzedaży online. Jednocześnie widzimy, że na tym rynku może dochodzić do praktyk ograniczających konkurencję ze strony największych graczy. Z tym akurat się nie zgodzę. Gdzie jeszcze PlayStation Store faktycznie y, można posądzić o, y, o praktyki ograniczające konkurencję, bo jest to jedyna platforma do kupywania gier na PlayStation. Więc mają monopol na sprzedawanie gier na PlayStation, tak? W sensie przynajmniej przynajmniej cyfrowo. Tak, nie mówimy o pudełkach, ale kto kupuje gry w pudełkach aktualnie. Ale ze Steamem na przykład się już nie zgodzę, bo po pierwsze, dlatego, że mamy inne platformy, na których możemy kupować gry. A po drugie jest taki duży, ponieważ jest najlepszą platformą do kupowania gier cyfrowo. Jakby epicowi jeszcze sporo brakuje, żeby tak było. Jest jeszcze GOG, który ma bardzo dużo prokonsumenckiego podejścia do gracza, no ale jednak z tym jest najbardziej popularny. i dostajemy najwięcej funkcji, jak choćby recenzje czy społeczności. Tak, ale w każdym razie. Dlatego wszczęłem postępowanie wyjaśniające i zleciłem kontrolę u trzech przedsiębiorców. Obecnie analizujemy zebrany materiał dowodowy. Kontrola u OKIC odbyła się w siedzibie jednej ze spółek z grupy Sony, a także u dwóch twórców i wydawców gier wideo w Polsce. Czyli chodzi o Polską siedzibę Sony i dwóch twórców i wydawców. Czyli jedyni, którzy przychodzą mi do głowy. Na początku myślałem, że chodzi o Cenegę. Cenega jest wydawcą największym w Polsce, no ale jest tylko wydawcą, nie jest twórcą. Dwóch twórców i wydawców mówi mi, że chodzi prawdopodobnie o CD Projekt i Techland. Jak sobie przejdziemy do wydawców, jakie, jakich mamy w Polsce z gry online, przy czym ta lista zawiera też. Podmioty funkcjonujące, jak i te, które zakończyły już swoją działalność. W każdym razie, mamy tu Cenegę, mamy Sony Interactive Entertainment Polska, czyli o Sony już wspomniał. Mamy CD Projekt, który jest zarówno twórcą, jak i wydawcą. Kochmedia to nie jest Polska tak naprawdę, Elektronika Polska, no to zagraniczna, Ubisoft GmbH też. Techland jest zarówno twórcą gier, jak i wydawcą swoich gier. Więc zakładam, że chodzi o to. Nie wiem, czy ma na myśli wydawcę plus wydawców i twórców. Czy tylko wydawców i twórców? Jeśli tak, no to chodzi o CD Projekt i Techlanda. A jeśli nie, no to może w tym Cenegę też e, zamieścić. W każdym razie, e, zebrany materiał dowodowy wskaże, czy mogło dojść do stosowania praktyk ograniczających konkurencję, niedozwolonych porozumień lub nadużywania pozycji dominującej przez dostawców platform dystrybucji cyfrowej gier wideo. Postępowanie wyjaśniające prowadzenie jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom ale jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas prezes urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Następnie może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10% obrotu przedsiębiorcy. Menadżerom odpowiedzialnym za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi z kolei kara pieniężna w wysokości 2 miliona złotych. Um, tak naprawdę mam wrażenie, że tu nie chodzi o żadne... Żadne działania antykonkurencyjne, czy chcące umocnić swoją pozycję, będąc monopolem. Mam po prostu wrażenie, że chodzi o brak dawania jebania o Polskę przez wydawców, tak? Steam ustalił ceny. Tacy wydawcy jak EA czy Ubisoft mają to w dupie. No i po prostu takie mamy ceny. A Steam też nie jest bez winy, bo nie, nie zaktualizował tego cennika. Ale na szczęście, przez całe to zamieszanie w internecie, na Twitterze, na Reddicie, pisanie listów do Gabe'ena, pisanie postów na forum Steam, pisanie do twórców typowo i wydawców gier, doszło do paru zmian i ponownie, jak możemy przeczytać na łowcach gier, coraz więcej twórców. Gier reaguje na obecną sytuację w Polsce, Apple graczy dociera coraz dalej, co przekłada się na ceny w polskim regionie Steam. Obniżka Hades 2 to najgłośniejszy sukces tej inicjatywy, ale wcale nie jedyny. W tym artykule znajdziecie więcej produkcji, których cena została zmodyfikowana przez wydawców. Ponownie tłumaczą, z czego bierze się różnica cen, ale zamieścili też zestawienie właśnie tych obniżek. Najbardziej co wpada w oczy, no to wiadomo Hades 2. Z 139 zł na 117. Helic Kord też zostało obniżony. To jest polska gra. To jest bardzo ciekawe, bo jednak Polacy sami sobie wydali grę w Polsce drożej niż powinna być. Co tu jeszcze mamy? Z... Największą różnicę chyba w cenie to ma Vertigo dwójka. Z 139 zł na 50. To jest największa różnica w tym całym zestawieniu. No i tak jak, tak jak piszą łowcy gier, wynikło to z tego, że gracze kontaktowali się z twórcami czy wydawcami, i oni poszli na rękę, obniżając te ceny, więc chwała im za to. A jeśli wy aktywnie chcecie wziąć udział w walce z tymi wysokimi cenami, to możecie wziąć udział w petycji, podpisać petycję, którą stworzył Krzysztof Adamus. Pod którą podpisało się aktualnie 8836 tysięcy ludzi i tutaj też możemy przeczytać, z czego wynika ta podwyżka. Że aktualny kurs Polski złoty na euro różni się znacząco od tego na bazie którego Steam ustawiał sugerowane ceny gier dla Polaków. Co za tym idzie? W wielu przypadkach polscy gracze kupują gry PC praktycznie najdrożej na świecie. Wydawcy korzystający z domyślnego cennika Valve automatycznie ustalają sugerowaną cenę detaliczną w Polsce na poziomie 10% wyżej rekomendowanych cen w euro. Podają też przykład: Factorio, Forza Motorsport i tak dalej. Mimo rozwoju polskiej gospodarki, średnie zarobki Polaków nadal odstają od standardów w większości krajów posługujących się euro. Niestety coraz częściej polscy gracze płacą za gry więcej niż obywatele pozostałych państw Europy. Więc tak, jak prawie dwa lata temu został ustalony cennik na Steam, kiedy polski złoty leżał i kwiczał, tak teraz najwidoczniej pływamy w pieniądzach i zarabiamy tyle, co Szwajcarzy, więc no, jest zdecydowanie za drogo. Część już to zmienia, więc zachęcam was do podpisywania tej petycji, jeśli to jest coś, co was interesuje. Piszcie też do twórców gier, jeśli uważacie, że ceny w Polsce są za drogie. No ich gry są za drogie, tak? W Polsce. E, tylko piszcie kulturalnie, tak? Nie wysyłajcie listów złożonych z liter wyrwanych z gazet do gabena, tylko kulturka, tak żeby to w końcu zmieniło, bo jak widać po paru ostatnich przypadkach jednak głos graczy klientów tak naprawdę no ma, ma znaczenie tak i potrafi zmienić sytuację na rynku, Te, jak to miało miejsce z i dwójką, chociaż tam te 170 krajów zostało odsunięte od możliwości kupienia Heldawersów dwójki, no, ale przynajmniej cofnęli to, ten wymóg PSN-u Sony cofnęło i tak w Samo w tym, na tym przykładzie możemy stwierdzić, że weźcie się odezwijcie, bądźcie kulturalni, ale się odezwijcie. Nie dajcie się ruchać w dupę, nie dajcie sobie. Nie, 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 nie mówcie, że okej, okay, to, jest, to jest ładne gówno, ale gdzieś tam pod spodem jest gra, więc ja to gówno zjem, żeby się dostać do tej gry. No, no, no nie róbcie tak. Nie? Jakby. Miejcie trochę szacunku do siebie i odzywajcie się w tej, w tej kwestii. I tyle, no co mam Wam więcej powiedzieć? Tak wygląda sytuacja aktualnie. Część twórców już obniża ceny, ale walka jeszcze nie jest wygrana, więc oby z tym nadreperował swój cennik tych proponowanych, proponowanego przelicznika do aktualnej sytuacji w Polsce i zarobków, zdecydowanie. A jeśli nie, no to ten to wyróbcie sobie tą drewnianą nogę, opaskę na oko i kupcie papugę. Nie? No, to narka, nie?